Błażej ma na jutro do zrobienia zadania z matematyki od numeru 45 do 75. Gdyby Błażej zrobił wszystkie zadania, które ma zadane, to ile tych zadań będzie? No i pierwsze, co nas kusi, to odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 75 odjąć 45. I może chcecie tak właśnie to policzyć. 75 odjąć 45 równa się 30. Więc odpowiadamy, zrobiłby 30 zadań. Ale okazuje się, że trzeba tu być bardzo ostrożnym. Na razie postawimy sobie przy tym wyniku znak zapytania. Żeby zrozumieć, dlaczego wymagana jest tu ostrożność, zróbmy może to samo, ale na mniejszych liczbach, tak żeby łatwiej było to policzyć. Powiedzmy, że zamiast zadań od numeru 45 do 75, Błażej ma zrobić zadania od 3 do 6. Gdybyśmy skorzystali z tej techniki, którą zastosowaliśmy tu powyżej, zapisalibyśmy tak. 6 odjąć 3 równa się 3. I odpowiedzielibyśmy, że ma do zrobienia 3 zadania. Ale rozrysujmy to sobie w szczegółach i policzmy po kolei wszystkie zadania. Zadanie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Błażej ma do zrobienia zadania od 3 do 6, czyli zacznie rozwiązywanie od zadania 3, rozwiąże 3, 4, 5 i 6. Kiedy odejmuję 6 odjąć 3, to tak naprawdę biorę pod uwagę tylko zadania 4, 5 i 6. Zastanawiam się, o ile muszę się przemieścić, żeby startując z trójki wylądować w 6. W ten sposób nie uwzględniam zadania 3. Widzicie zatem, że jeżeli ma zrobić zadania od 3 do 6, to nie jest to 6 odjąć 3 zadań, tylko 6 odjąć 3 dodać 1. I tutaj dodać 1. Będzie miał do rozwiązania 4 zadania. Możemy podobny problem spotkać w wielu różnych wersjach i za każdym razem okaże się, że zwyczajne odejmowanie pomija ten pierwszy element i zlicza wszystkie pozostałe, zaczynając dopiero od drugiego elementu. W takim razie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli ma zrobić zadania od 45 do 75, nie wystarczy po prostu odjąć, bo nie uwzględniamy wtedy pierwszego zadania, tego o numerze 45, musimy jeszcze dodać 1. W tym przypadku Błażej zrobi 31 zadań. Zróbmy jeszcze jedno zadanie dotyczące zliczania kolejnych elementów. Piekarz ma bochenek chleba. Ile razy musi go przekroić, żeby otrzymać 7 równych kromek? Takie zadanie można policzyć bezpośrednio w naturze, krojąc chleb. Ale zastanówmy się, co by było, gdyby tu była jakaś znacznie większa liczba, na przykład 70. Narysujmy sobie bochenek. Ile razy musielibyśmy kroić, gdybyśmy chcieli otrzymać 2 kromki? Wystarczy raz. 2 kromki, 1 cięcie. A gdybyśmy potrzebowali 3 kromki? Ile wtedy razy trzeba by ciąć? Kroimy pierwszy raz, kroimy drugi raz i wystarczy. Mamy 3 kromki. 3 kromki, 2 cięcia. Myślę, że już widzicie, jaka zachodzi tu zależność. Ile cięć potrzeba do 4 kromek? Pierwsze, drugie, trzecie, 4 kromki, 3 cięcia. Możemy tak ciąć aż do 7, ale na tych przykładach widać już, o co tu chodzi. Obojętnie ile chcemy kromek, wystarczy, że pokroimy nasz chleb o 1 cięcie mniej niż ilość kromek. Czyli dla 7 kromek wystarczy 6 cięć. Na tych rysunkach widać, dlaczego tak jest. Nie musicie kroić ostatniej kromki. Sama się pojawi po ukrojeniu przedostatniej. No to następne. Ismena buduje płot. Płot ma słupki rozstawione w linii prostej co 1 metr. Jeżeli płot ma mieć 18 metrów długości, to ile Ismena potrzebuje słupków? Wykorzystajmy może ten sam pomysł co poprzednio. Zobaczmy, jak to wygląda na mniejszych liczbach. Wyobraźmy sobie, że płot ma długość 2 metry. Do 2-metrowego płotu potrzebujemy 1 słupek. Deski albo siatka, albo cokolwiek innego, długości 1 metra. Potem będzie drugi słupek. Od niego kolejny metr płotu i na koniec jeszcze 1 słupek. Jeżeli porównamy to sobie do krojenia chleba, to odpowiednikiem cięcia będzie tu słupek, na przykład ten środkowy. Ale przy płocie musimy zadbać o obydwa końce. Każdy metr płotu może mieć na początku 1 słupek, ale ostatni kawałek płotu musi mieć jeszcze zakończenie. I w związku z tym do płotu o długości 2 metry i 1-metrowych przęsłach potrzeba nam 3 słupków.
Co będzie przy płocie 3-metrowym i takich samych odległościach słupków? Pierwszy słupek, metr płotu, drugi słupek, metr płotu, trzeci słupek, metr płotu, ale to nie koniec, bo nam się konstrukcja przewróci na teren sąsiada. Mamy tu 3 metry płotu, ale potrzebny jest jeszcze końcowy czwarty słupek. Czyli jak widać na załączonym obrazku, do płotu o długości 3 metrów i metrowych przęsłach potrzeba 4 słupków. Generalnie potrzeba po jednym słupku na początku każdego przęsła i jeszcze jeden dodatkowy, żeby sprawę zakończyć. Czyli jak widać z tego schematu, obojętnie ile potrzebujemy metrów płotu, słupków będzie o jeden więcej. Przy jednometrowych przęsłach oczywiście. Czyli tutaj, jeżeli płot będzie miał 18 metrów, ismena będzie potrzebowała 19 słupków.